Cześć. Chcesz jabłko? Lubisz jabłka? Od kilku lat coraz częściej słyszę w radiu, w telewizji w reklamach taką wymowę właśnie. Nasze no, się w końcu zacząłem zastanawiać, czy coś mi umknęło, ponieważ my tutaj, w stolicy Perlandii, mówimy jabłko. Po prostu jabłko. Przez całe życie tak mówię. Gdyby ktoś z mojego otoczenia mówił inaczej, na pewno zwróciłbym na to uwagę. W końcu zajrzałem do słownika poprawnej polszczyzny na strony różnych poradni językowych, w tym PWN i tak dalej. No i znalazłem w nich potwierdzenie, że jabłko jest poprawną wymową tego słowa, a wymowa jabłko jednomyślnie określana jest jako hiperpoprawna. Jeszcze jako szczególnie staranną źródła odnotowują i akceptują też wersję jabłko z rozdzielającym p i k bezdźwięcznym ły. Ja tak nie mówię, ale zastanawiałem się, jakby to miało brzmieć: to bezdźwięczne ły pomiędzy p i k. Jabłko i ły. Ł, ł, jabłko to właściwie z tego ły. Robi się coś w rodzaju dmuchnięcia, tylko Jabł, jabłko. Jabłko. Okej, okay. wpadłem na pomysł, żeby zrobić na te te sądy na ten temat. No i jakie są wyniki? Zaskakujące troszeczkę. 60% osób deklaruje, że wymawia to słowo jabłko. 4,3% zaledwie akceptuje tę określoną jako szczególnie staranna. Wersję Jabłko. Ja nie wiem, czy ja to prawidłowo wymawiam, no, ale coś w tym stylu. I wreszcie 37% mówi Jabłko. Głos oddało prawie 500 osób. Coś mi mówi, że jabłkowcy powiedzieliby teraz 500. Ale zostawmy tę sprawę na razie. Czyli, jeśli wierzyć wynikom tej sądy, większość mówi: Mamo, są jeszcze Jabłka? Albo. Kochanie, jeżeli jesteś jeszcze głodny, zjedz jabłko, no to ten musiałby, zachowując konwencję, odpowiedzieć wolę, gruszkę albo turbota, ja nie wiem. Naprawdę tak mówicie? A może tylko myślicie, że tak powinno się mówić i w rzeczywistości mówicie inaczej? No bo co znaczy hiperpoprawny? Czy mówić hiperpoprawnie to nadal mówić poprawnie? Tylko z poprawnością tak trochę przesadzać? Znamy wszyscy słowo hiperinflacja. Hiperinflacja jest nadal inflacją. No, moje pokolenie boleśnie doświadczyło hiperinflacji w latach 80., więc to słowo nam się jeszcze niezbyt fajnie kojarzy i obawiamy się, myślę, nie tylko my, że to mogłoby wrócić na, na nasze stare lata. No ale idźmy dalej tym tropem hiper. Gdyby istniał wyraz hiperhojny, no to rozumielibyśmy, że to chodzi o kogoś, kto jest nad wyraz hojny. Hiperuczciwy, no to jest taka chodząca uczciwość. ale dla tych, którzy tak myślą, niestety nie mam dobrych wiadomości. Hiperpoprawny nie jest poprawne. Jest co najwyżej poprawne inaczej. Gdyby już starać się uratować słowo poprawne. Oczywiście ktoś może teraz zapytać i słusznie, no a co to jest poprawność? W ogóle, kto decyduje o tym, co jest poprawne, co jest niepoprawne i tak dalej. To jest temat rozległy na wykład być może, a może jeszcze na coś większego. Zostawmy to, bo jak będziemy tak mnożyć te pytania, to do, do niczego nie dojdziemy. Tutaj można by się powoływać na Noma Macomskiego, takiego słynnego amerykańskiego językoznawcę, który twierdził, że wszystko, co mówi Native Speaker, czyli wszystko, co mówi rodzimy użytkownik języka, jest poprawne. Więc o co chodzi? No, ale wróćmy do, tego, do tej hiperpoprawności. Pierwszy człon, hiper, nie znaczy w tym złożeniu wysoki poziom, wysoki stopień, lecz nadmiar. Przesadę. Hiperpoprawność, czyli nadpoprawność. No, jest to, no nie bójmy się tego słowa, błąd. Na pewno przyjemniej dla ucha brzmi, że wymawiamy coś hiperpoprawnie, niż że wymawiamy źle. Językoznawcy używają też określenia hiperyzmy. to hiperyzmy to takie błędne formy językowe, uważane przez mówiących, przez mówiącą osobę za bardzo staranną. Czyli nazwa błędu implikuje jego domniemane źródło, można by powiedzieć. Ale zastanówmy się, dlaczego wymowa jabłko jest odrzucana. Nie jest to jakaś arbitralna, wzięta nie wiadomo skąd regulacja normatywna. Jej podstawą jest po prostu pragmatyzm. Wymowa jabłko kłóci się z ekonomią języka i wynikającymi z niej regułami fonetycznymi. Jest po prostu zwyczajnie niewygodna. Użytkownicy języka upraszczają pewne trudne do wymawienia zbitki głosek. Zjawisko, które zachodzi w tym przypadku, akurat pamiętam z wykładów fonetyki, nazywa się tak mądrze asymilacja regresywna. Po angielsku regressive assimilation. To jakoś będzie. Inaczej, można by to nazwać antycypacją artykulacyjną, albo jeszcze prościej, po ludzku, upodobnienie wsteczne. Wsteczne upodobnienie. Czyli chodzi o to, że. Bezdźwięczna spółgłoska, w tym wypadku K, promieniuje w cudzysłowie na poprzedzającą y, y, ją spółgłoskę B. Dźwięczną, tak? I zamienia ją w P. Dla kompletności wywodu dodajmy, że istnieje też asymilacja progresywna, czyli takie upodobnienie postępowe. Głoska działa modyfikującą na głoskę P. Po niej następującą. Na przykład krzak. Nie mówimy krzak, bo wtedy albo grzak, albo krzak. Albo brzerwa, albo przerwa. Czyli P sprawia, y, do przodu działa y, i ubezdźwięcznia ży. A propos, w komentarzach kilka osób reklamowało brak opcji i oni pisali to J, A, B jak Barbara, K jak y, Karol i O. Jabko. ko. No to przeczy w ogóle zasadom fonetyczki. W Polsce, w standardowej Polszczyźnie, nie sąsiadują bezpośrednio współgłoska dźwięczna z bezdźwięczną. Ja tego nawet nie potrafię wymówić szczerze mówiąc. Nie wiem, jakby to miało być. Może to jakieś znowu jakieś, w jakichś gwarach występuje, ale byłbym ciekaw, jak to, jak, jak to brzmi w praktyce. Jabłko? Jabłko? Chcesz jabłko? Jabłko, ja tam słyszę od razu, że musi się po środku jeszcze jakaś samogłoska tam znać, jeszcze jakiś dźwięk, inaczej się tego w moim przekonaniu w ogóle nie da wymówić. Niektórzy tam i y, 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 niektórym brakowało jabłko, jabłko, u, jabłko pisali to, przez to czyli u i u i k, i o, Jabł, jabłko, pewnie o to im chodziło, no, to podchodzi dla mnie pod jabłko. No chyba, że mieli na myśli tę yy, wymowę przedniojęzykowo-zębowe, to takie wschodnie <noise> l, 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 powiedziała, czyli tak mówią jak Eugeniusz Bodo albo jak Major, yy, w, Major yy, w serialu 07 z głosie. No, dzisiaj po latach, kiedy się to ogląda, to efekt jest przekomiczny. Dobrze, ale zastanówmy się skąd się bierze hiperpoprawność. Myślę, że rację mają ci, którzy jej źródła upatrują w dążeniu do językowej poprawności ludzi, którzy czują się w standardowej polszczyźnie trochę niepewnie. Zwykle mają jakieś, powiedzmy, naleciałości gwarowe, chcą bądź muszą z tytułu wykonywanej pracy ten fakt ukryć, no i przedobrzają. No w tym kontekście nieodparcie przypomina się znów redaktor Morozowski, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, który... Panicznie boi się końcówki om i zamiast niej używa on. On zadaje pytania politykom zamiast politykom. No i wpada we własne sidła, bo efekt jest tragiczny. Szczerze mówiąc, z dwojga złego to już wolę, wolę Ryszarda Kalisza, który mówi jak pan majster z kabaretu Dudek. Pamiętacie prawda? Nieodżałowanej pamięci Jan Kobuszewski i Wiesław Gołas. Jasiu, weź kajecik i pisz. Hamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom siłą, siłą, siłą i godnościom osobistą. Wężykiem, tak? Pamiętamy. Yy, no ale dobra, yy, nieco poważniej. Czy to mógł być jeden z powodów? Ja myślę, że źródłem tego rodzaju błędów jest też pokutujące, mylne przekonanie, że w języku polskim y, czyta się tak, jak się pisze. Oczywiście, że w porównaniu z francuskim czy z angielskim można mieć takie wrażenie, ale proszę Państwa, to jest tylko plotka, to jest nieprawda. Czyta się tak, jak się pisze, jeżeli ktoś używa alfabetu fonetycznego, tego IPA na przykład. Tak? Y, bo jak mówimy? Mówimy zaczęło się, czy zaczęło się? Mówimy ząb, czy ząb? 5 czy 5? 15 czy 15? 500 czy 500? No i jest, jest jeszcze wariat 500, ale to jest inna bajka. Mówimy ręka czy ręka? Dzieci, jak tylko nauczą się czytać, na akademiach szkolnych mówią wierszyki, już nagle słyszymy: Samochwała w kącie stała. Tak? Będę. Winny ponosi oczywiście pani, która nie zwróci na to uwagi, nie dopilnuje. Albo, aż boję się to powiedzieć, też myśli, <grym> też myśli, że tak jest poprawnie. Ktoś napisał w komentarzach do sądy, że będzie mówił jabłko i koniec. Kto mu zabroni? Jasne. Świ jego święte prawo. Wprawdzie chyba już nie jesteśmy całkiem wolnym krajem, ale jak na razie łamanie polszczyzny nie jest karalne. Co prawda istnieje ustawa o ochronie języka polskiego, ale w praktyce to jeden z tych martwych przepisów, którymi nikt się nie przejmuje. Jest to, wiecie, powołana jest nawet taka, powołana była na mocy tej ustawy Rada Języka Polskiego, która wydaje rekomendacje, ale one nie są wiążące dla nikogo. Więc jak. Chcesz? Możesz mówić. Weź rodę, yy, widzę cię, zaczęła, wzięła, a nawet zaczęłem, wzięłem. Nie jest moją intencją oczywiście nikogo pouczać ani, ani instruować, co najwyżej informować. Słowem, mów jak chcesz, ale pamiętaj. Jak cię słyszą, tak cię piszą. I w tym duchu dziękuję za uwagę. Na razie.